30 maja 2019 roku Szkoła Podstawowa w Szarocinie imienia Zesłańców Sybiru obchodziła uroczyście 10. rocznicę nadania imienia. Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w Świetlicy Wiejskiej. Następnie uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedstawili bardzo wzruszający program artystyczny. Kolejnym punktem święta był przemarsz pocztów sztandarowych i gości ze Świetlicy Wiejskiej na dziedziniec szkoły, gdzie złożono kwiaty przed obeliskiem. Następnie goście otrzymali pamiątkowe medale i wygłosili swoje przemówienia. Zapraszam na krótką relację z tego wydarzenia. Pani dyrektor, ten dzień dzisiejszy to duże wydarzenie dla Szarocina. Bardzo duże. Zresztą jak widać medialnie i w ogóle przeszliśmy teraz przez wieś, aby jeszcze więcej mieszkańców wiedziało, że u nas dzisiaj się dzieje bardzo wiele. Dzisiaj jest 10. rocznica nadania imienia szkole. Jesteśmy po uroczystości oficjalnej, gdzie był program artystyczny, gdzie przedstawialiśmy historię naszej szkoły. Natomiast teraz już jesteśmy na terenie szkoły, zaproszony gośćmi, z panem wójtem na czele, z poprzednim wójtem, z sybirakami i będziemy dalej się gościć w tym bardzo dla nas szczególnym dniu. Pani dyrektor, czego by wam życzyć? Następnych tych 10 lat czy więcej? Pewnie, 10 i jeszcze dłużej. Myślę, że decyzja o podjęciu takiego właśnie imienia bardzo zobowiązuje, ale dzisiaj jestem bardzo dumna, że 10 lat taką decyzję wspólnie z wieloma podmiotami podjęliśmy i po prostu dzisiaj zbieramy żniwo. Występ artystyczny był przepiękny, zresztą brawa i oklaski dla dzieciaków od publiczności były największą nagrodą za ich piękny pokaz. Ja tylko ze swojej strony chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości tej tamtej i tych wszystkich po drodze i tej obecnej. Proszę Państwa, bez nas wszystkich tutaj wspólnie na pewno by tego nie było. Dziękuję bardzo serdecznie rodzicom. Rodzice jak zwykle stają w naszej szkole na wysokości zadania. Medal dziesięciolecia nadania imienia szkole, imienia Zesłańców Sybiru. Jest tutaj wizerunek obeliska. Jest to taki medal z mosiądzu. Nam się bardzo podoba, myślę, że Państwu również. Na pamiątkę uroczystości szkolnej z podziękowaniem dla pana Stanisława Szmajdzińskiego, byłego wójta gminy Kamienna Góra. Poprosimy pana wójta. Z przyjemnością, panie wójcie, pamiętam naszą rozmowę, kiedy podjęłam decyzję tutaj wspólnie z gronem, że szkoła będzie miała takie imię. Pan wójt z racji
doświadczenia, wiedzy swojej i tak dalej, zapytał mnie: Pani Basiu, czy Pani wie, co Pani robi? Czy Pani sobie zdaje sprawę, jaki to jest olbrzymi wysiłek i mnóstwo różnych... Ja w tym czasie tak naprawdę nie wiedziałam, ale dzisiaj nie żałuję i jestem dumna, że jestem dyrektorem w takiej szkole, gdzie jest takie imię, gdzie są tacy uczniowie i takie wydarzenia, które są. Dziękuję bardzo. Zapraszam pana Zygmunta. A teraz już po kolei. Na pamiątkę uroczystości szkolnej z podziękowaniem dla Nadleśnictwa Gminy, dla Nadleśnictwa Kamienna Góra. Czy jest jakiś przedstawiciel Nadleśnictwa? Dostarczymy. Na pamiątkę uroczystości szkolnej Dyrekcji Szkoły imienia Żołnierzy Sybirów Lubawskich. Cieszę się, że ja przed Wami, Wy za rok. Nas to czeka. Na pamiątkę uroczystości szkolnej z podziękowaniem dla oddziału Związku Sybiraków w Kamiennej Górze. Dziękuję bardzo. Na pamiątkę uroczystości dla Związku Sybiraków z Jeleniej Góry. Dla pana wójta gminy Kamienna Góra, dla pana Patryka Strausa. Również dziękujemy za wiele wsparć, wiele dobrego. Drodzy państwo, przede wszystkim drodzy Sybiracy, bo wy jesteście tutaj najważniejsi na dzisiejszej uroczystości. Chcę kilka słów powiedzieć o tym pięknym przedstawieniu, bo wyszliśmy z tej świetlicy, dzisiaj teraz jest druga część, ta bardziej oficjalna, ale chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim dzieciom i opiekunom, którzy przygotowali tą część artystyczną, bo myślę, że nie tylko mi, ale każdemu z państwa serce pękało dzisiaj na milion kawałków, bo po raz kolejny o tej historii słyszeliśmy i to, że w taki sposób wzbudzacie nas takie emocje, to najpiękniejszy przykład, że ta decyzja sprzed 10 lat o nadaniu tej małej szkole imienia Zesłańców Sybiru miała ogromny, ogromny sens i wielki cel. Tych szkół na mapie Dolnego Śląska noszących to imię było do niedawna 4. Po likwidacji gimnazjum w Lwówku pozostały tylko 3 szkoły. Zgorzelec, Lubawka i Szarocin. I ja jako wójt tej gminy jestem bardzo szczęśliwy i dumny, że ta mała tutaj szkoła, trochę na boku głównych duktów, najlepiej jakieś pieniądze. Z racji, że jest 10. rocznica, to bardzo bym chciał zostawić 10 tysięcy, ale zostawię 10% tej kwoty, czyli 10 setek, 1000 złotych. Mam nadzieję, że i to się przyda. Pani dyrektor, będziecie mogli te pieniądze wykorzystać na potrzeby waszej szkoły. Jeszcze raz gratuluję i myślę, że za rok spotykamy się na kolejnej gali. Dziękuję bardzo. Jako szkoły mające w swojej nazwie określenia Zesłańcy Sybiru, Żołnierze Sybiru, powinniśmy kultywować pamięć o tych osobach, o was, drodzy Sybiracy i o wszystkich Sybirakach, o tych, którzy za naszą wolność, za to, że mamy w tej chwili tak pięknie, cudowne państwo, wolność, możemy funkcjonować w demokratycznym kraju i tego wszystkim serdecznie życzę, żebyśmy mogli w tym wolnym kraju funkcjonować jak najdłużej. Już w tym momencie, drodzy państwo, za rok czeka nas taka sama uroczystość, dziesięciolecie również
obchodów nadania rocznicy. Zapraszam serdecznie już teraz. Drodzy Państwo, tyle tu zostało już powiedziane, pokazane, przypomniane. Ja przypomnę i odniosę się do słów Pani Dyrektor. Pani Dyrektor, to czy Pani sobie zdawała z tego sprawę, co Panią czeka, to dzisiaj są efekty i ja mogę tylko powiedzieć, że naprawdę wypełniła Pani bardzo dobrze to, o czym postanowiliście wspólnie z Sybirakami. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za pamięć o wszystkich. Wszystkiego dobrego życzę na przyszłość. Dziękuję bardzo.